jakie korzyści daje pacjentowi stacjonarna terapia? Terapia stacjonarna pozwala pacjentowi zatrzymać się w swoim życiu. Też pozwala nie zajmować się pracą, różnymi sprawami życiowymi, czyli ewidentnie skupić się tylko na terapii uzależnienia. Często pacjenci mówią o takim wypoczynku wręcz od takiego normalnego życia, od takiego pędu i chwalą sobie to, że właśnie mogą się skoncentrować wyłącznie na pracy nad problemem i pracy nad sobą. Stacjonarna terapia daje jednak większą często gwarancję tego, że nie spotkamy ludzi ze swojego otoczenia. Ponieważ jeśli pacjenci leczą się w placówkach takich w miejscu zamieszkania, zdarza się, że spotykają jakichś sąsiadów, czasami nawet osobę z rodziną. I niestety jest tak, że to może jednak zakłócać terapię. W placówkach stacjonarnych jest jednak mniej takich sytuacji, kiedy spotykamy osoby z najbliższego otoczenia. Terapia stacjonarna też pozwala już zacząć wypracowywać pewien rytm życia na trzeźwo. Jest o regularnej godzinie wstajemy, o regularnych godzinach jemy posiłki, jest pewien porządek. I ten porządek, który pacjent nauczy się na terapii, można w podobny sposób gdzieś przenieść na grunt swojego życia już po terapii. Terapia stacjonarna również pozwala głębiej popracować nad sobą i nad problemem. Terapią nie są tylko zajęcia grupowe i spotkania indywidualne z terapeutą, ale również terapią jest cały proces grupowy, który dzieje się podczas terapii. Na terapię przychodzą pacjenci, ale są to też ludzie. I tam, gdzie są ludzie, tam są problemy, tam są konflikty. Każdy inaczej reaguje, każdy ma różne przyzwyczajenia. I właśnie podczas takiej terapii można sobie uświadomić różne swoje, oczywiście za pomocą grupy, za pomocą terapeuty, różne swoje schematy, które mogą, schematy postępowania, funkcjonowania, które służą potem piciu, albo które w ogóle przynoszą różne szkody w życiu pacjenta. I jest to dobra też okazja, żeby głębiej popracować nad sobą i nad problemem. W ośrodku stacjonarnym, wtedy kiedy podejmuje się terapię, terapia to nie są tylko zajęcia grupowe, spotkania z terapeutą, ale to są również nauka, czy jakby powracanie do konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego. I w momentach, kiedy jest czas wolny poza zajęciami, można skorzystać z zajęć rekreacyjnych, z basenu, z gry w ping-ponga, czy jakieś w ogóle propozycje, które w bieżącym okresie ośrodek proponuje. Również w ośrodku spędza się weekend. To jest dla osób uzależnionych jest często też taki czas podwyższonego ryzyka, bo wtedy osoby uzależnione, no część osób pijących w takim wzorcu, no to był taki okres wtedy, kiedy piły. I będąc właśnie, spędzając czas w ośrodku terapii, okres weekendowy, można nauczyć się też spędzać weekend bez alkoholu i w konstruktywny sposób. Wtedy, kiedy też jest weekend, odbywają się regularnie w ośrodkach stacjonarnych i tutaj w naszym ośrodku meeting. I również to jest też taki czas, że można właśnie zaznajomić się z tą formą pomocy, dowiedzieć się różnych rzeczy, ale jednocześnie jakby wejść w korzystanie z tej formy pomocy.